Siemano, z tej strony ja MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, znajdujemy się w kolejnym odcinku ze sprawdzania minecraftowych TikToków. Na starcie fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę, ponieważ każdy 1000 łapek w górę pod tym odcinkiem to jeden dodatkowy TikTok w następnym odcinku. Więc wydaje mi się, że warto zostawić tutaj łapę w górę. No i warto oczywiście zasubskrybować ten kanał, ponieważ filmy z Minecraft pojawiają się codziennie. Jak dasz suba, to żadnego filmu nie przegapisz. Ale dobra, ja nie przedłużam, przechodzimy sobie do pierwszego TikToka. I jak możecie zauważyć, pierwszy TikTok, jest to Minecraft lifehack i tutaj ziomeczek rozwala villagerom domek. Ale co on w zasadzie robi? Patrzcie, jaki skin w ogóle porąbany. Aha, on teraz łukiem. Co jest? Ej, wytyfy. Ej, mocno w ogóle ukryte przejście, w sensie półpłytka, widzieliście to? Koniecznie musimy sobie to przetestować. Okej, okay, więc jesteśmy w Minecrafcie. Ja tutaj wpiszę locate villager. O nie, tutaj na wersji bedrockowej to nie działa, że mogę sobie kliknąć i się na to tepnąć. Więc po prostu zbudujemy sobie te drzwi. Myślę, że tak będzie lepiej. Więc po prostu szukamy sobie teraz drzwi. O, mam drzwi, bierzemy sobie jakiś budulec i weźmy sobie jakieś półpłyteczki. O, proszę bardzo. No i do tego wszystkiego potrzebujemy wziąć jeszcze oczywiście łuk, więc wziąłem łuk. No i co? I teraz dajemy sobie tutaj drzwi, budujemy tutaj obramowanie na te drzwi. O, proszę bardzo. A, ziomeczek tam dał schody, to jest dosyć istotne, bo chyba przez schody właśnie można, słuchajcie, ustrzelić półpłytkę. Tak mi się przynajmniej wydaje, no nie wiem. Więc tutaj dajemy sobie schodziki. O, proszę bardzo. W sumie to możemy zbudować coś ala taki jakby dach, jak możecie zauważyć. No i co? I sprawdźmy sobie, czy to rzeczywiście tutaj nam działa i jak możecie zauważyć, no tak chyba średnio. Chociaż chyba, że ja źle jakoś... Co jest? Zadziałało? Patrzcie, strzeliłem w ten blok, wcześniej strzelałem w schodki i to nie działało, a strzeliłem w cobblestone'a i to rzeczywiście zadziałało, bo strzała, jak możecie zauważyć, przebiła właśnie blok i nacisnęła półpłytkę, więc dosyć mocno. Spróbujmy sobie teraz tutaj. Ej, co jest? Ciekawe, czy to działa na wersji javowej, bo jesteśmy na bedrockowej, więc w sumie to sprawdzę. Dobra, jak możecie zauważyć, zbudowałem coś takiego. Tym razem po prostu z jednymi drzwiami. Zobaczymy, czy... Co jest, ty? To działa na obu wersjach. Czemu ja o tym nie wiedziałem? W sensie, jakoś nigdy na to nie wpadłem, że można w taki sposób zarąbisty zrobić sobie wejście do domku i nikt nam nie wejdzie. W sumie to powinniśmy dać sobie stalowe drzwi, bo ziomek dał stalowe, ja daję drewniane. No ale wiecie, o co chodzi. Sam fakt, że to jest naprawdę zarąbisty sposób na to, żeby zrobić sobie drzwi, które nie mają przycisku ani dźwigni, tylko po prostu trzeba mieć łuk. Ej, mega sztos. Przejdźmy sobie do następnego TikToka. Okej, okay, kolejny TikTok. Co tutaj ziomeczek pokaże? Jak możecie zauważyć, dał szkieleta w śnieg, ale tu coś mu nie pykło. Okej, okay, zrobi teraz, co on tutaj robi? Buduje to jeszcze raz, daje śnieg. Aha, okej, okay, dobra, on dał po prostu szkieleta do śniegu. I jaki jest jego cel? W sensie, nie za bardzo kumam. Okej, okay, wrzucił go do tego śniegu. I co? Ty, on się trzęsie? Ten... Co jest? On się trzęsie, widzicie to? Ej, wy... Wow, on się zmienił na tego szkieleta, który występuje na biomie zimowym. Ej, koniecznie musimy sobie to przetestować. Więc to co, do tego TikToka potrzebujemy sobie wziąć, słuchajcie, wiadro ze śniegiem. Potrzebujemy sobie wziąć szkieletona. O, proszę bardzo. I w zasadzie to tyle. Teraz musimy po prostu zrobić jakąś dziurkę, w której damy te szkielety. Może być to tutaj. Dajemy śnieg, tak jak to zrobił ziomeczek. I dajemy tutaj... szkieleta, okej, okay, tylko że o, on dał tutaj tak, żeby nóżki było widać. I co, on powinien się teraz zacząć trząść i jak możecie zauważyć, on się naprawdę trzęsie. I co, i zamieni się teraz? Nie gadaj, nie gadaj, że to tak działa. Ej, bo to jest za mocne. To jest za... Pa, to rzeczywiście zadziałało. Ej, sorry, gram tyle lat w Minecrafta i o tym nie wiem, ale jest to naprawdę zarąbista ciekawostka i możecie dać znać w komentarzu, czy wy o tym wiedzieliście, bo ja na przykład nie wiedziałem. Znaczy, no wiecie, musiał być taki mechanizm, bo jednak jak szkielety się respią na biomie zimowym, to automatycznie one się tak zamieniają, więc ma to jakiś sens. Ale przejdźmy sobie do następnego TikToka. Kolejny TikTok, co my tutaj mamy? Ziomeczek nam pokaże 5 easter eggów w Minecraft, okej. Pierwszy to jest, słuchajcie, związany z bambusami, że można się po nich wspinać. Od kiedy niby? Dobra, tutaj, jak możecie zauważyć. Aha, ej, okej, już w tym momencie wiem, że tu jest coś nie tak. W sensie, może z tą głową Withera to rzeczywiście działa, ale pierwszy raz widzę, żeby było można, słuchajcie, pływać łódką w lawie. Nie, no nie.
To nie zadziała, to nie zadziała, nie ma takiej opcji. Wrzuca diaksy i pojawia się, kurde, ten nederyt. Nie, 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 mi się wydaje, że żaden z tych pokazanych przez tego typa trików nie zadziała. Ale umówmy się, że przetestujemy sobie dwa. Pierwszy trik, jaki sobie przetestujemy, będzie to, słuchajcie, z tą głową Withera. Że niby jak podejdziemy, czy tam klikniemy prawym na właśnie kwiatki, to one się zmienią. No i ewidentnie, jak możecie zauważyć, nic się tutaj nie dzieje, tylko stawiamy te główki, więc pierwszy mamy do wywalenia. Ciekawi mnie, słuchajcie, to co on pokazywał, słuchajcie, z lawą. Oczywiście to nie zadziała, no bo jakby miało to zadziałać, ale od tego jest ten odcinek, żeby testować takie głupie rzeczy. Wydaje mi się, że ziomek miał to, słuchajcie, albo na to plugin, albo miał na to datapaka. Wyglądało to bardziej na datapaka, no więc słuchajcie, próbujemy. O, i jak możecie zauważyć, oczywista sprawa. No dobra, jak już sprawdzamy wszystkie, to weźmy sobie diamenty. Jak on wrzucał diamenty, to pojawił się nederyt. Jak możecie zauważyć, to tak nie działa. Fajnie by było, jakby to tak działało. Wtedy Minecraft by był łatwiejszy. Ale no nie, to tak nie działa. Przejdźmy do następnego TikToka. Okej, kolejny TikTok. Co tutaj ziomeczek pokazuje? What? GIF, małpa P, fire. Aha, on, co jest? On sobie zrespił, słuchajcie, ogień w czystej postaci, jak możecie zauważyć. Aha, i będzie robił czajnowe zbrojki, ej, mocno. Czy w Minecraft 1.17 da się zrobić takie rzeczy? Bo wydaje mi się, że może być z tym mały kłopot. No ale dobra, wpisujemy sobie tą komendę: GIF, małpa P, Minecraft Fire. O, jest coś takiego. Fire. Aha, ale nie ma takiego Fire Coral Block. Co to jest w ogóle? Aha, to nie to. A chodzi tutaj o ogień. O ogień tutaj chodzi. 64. Ewidentnie to nie zadziała, wydaje mi się, że to na jakiejś starej wersji Minecrafta, bo no nie będziemy mogli sobie tutaj tego kurka rurka niestety zrespić. Jakby ja chciałem to zrespić, ale to zrobienie zbroi czajnowej z ognia to było na starszych wersjach, teraz tą zbroję się po prostu zdobywa. I nie wiem, czy czasem tej zbroi nie robi się, słuchajcie, z Iron Nuggets na przykład. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że jakoś to musieli, słuchajcie, zmienić. Nie, no to mi się mocno pomyliło. Więc no tą zbroję chyba da się tylko zdobyć. Nie można jej w żaden sposób chyba skraftować. Ale poprawcie mnie, bo mogę się mylić. Ja się zawiesiłem na starych latach, gdzie właśnie było można za pomocą ognia tą czajnową zbroję skraftować. Wydaje mi się, że jest na to jakiś sposób, ale nie jestem w stanie wam powiedzieć jaki, więc nie przedłużajmy i przejdźmy do następnego TikToka. Okej, następny TikTok, Minecraft Lifehack. Okej, ziomeczek się pali w lawie i rzucił sobie potkę. Wow, ej, to jest dobre akurat. A tutaj, co? Ej, naprawdę można zbroję konia farbować? Nie gadaj. Nie gadaj, czy ja naprawdę żyłem w nieświadomości? Koniecznie musimy sobie to sprawdzić. Dobra, więc przejdźmy sobie do tego TikToka. Tam pokazywał dwie rzeczy. Jedna to była właśnie jak rzucał w siebie miksturą, ale chyba miksturą z wodą, tak mi się wydaje, w momencie kiedy płonął. Więc my zrobimy sobie coś takiego samego. Więc rozleję tutaj lawę, powiedzmy. Proszę bardzo, podpalimy się na chwilę. O, no kurka, dobra, tako się podpalimy. Rzucamy sobie to. I to nie działa. Ej, to nie zadziałało, czemu to nie zadziałało? Czy on to robił na jakiejś może innej wersji? Ej, jest szansa, że to może być działać na Bedrocku. Ale dobra, przejdźmy sobie teraz do następnego triku. Czyli słuchajcie, do kolorowania zbroi konia. Tak, dobrze usłyszeliście. Ej, powiem wam szczerze, że się ostro zdziwiłem, jak to zobaczyłem. Wydaje mi się, że to nie zadziała, ale jest jakaś tam mała niby szansa, że może zaskoczy. Chociaż z tego co wiem, to raczej nie zaskoczy. Ale dobra, więc bierzemy sobie, słuchajcie, kocioł, bierzemy sobie wodę, bierzemy jakiś barwnik, weźmy na przykład czerwony i weźmy właśnie tą zbroję dla konia. Tylko gdzie ta zbroja dla konia będzie? To jest dobre pytanie. O, dobra, mamy, więc bierzemy sobie zbroję ze skóry. No i musimy sobie wziąć naszego jeszcze konika. O, proszę bardzo, więc co? Zaczynamy od tego, że musimy sobie tego konika tutaj, wiecie, ugruchać, tak żeby on chciał z nami jeździć. Chociaż w sumie moglibyśmy sobie to darować, ale okej, zrobimy to, zrobimy to. Bo chcę mieć konika w Minecraft. Ej, czemu ty taki uparty jesteś? Halo, o, dobra, zadziałało.
jak możecie zauważyć, dajemy mu siodło i normalnie możemy na nim jeździć, więc w tym momencie teraz dajemy sobie kocioł, dajemy tutaj wodę, dajemy barwnik. I czemu nie mogę? Ej, nie mogę zabarwić tej... Co? Jak to? Jak to nie mogę zabarwić? Przecież było zawsze można. Ej, ja pamiętam, jak dało się taką wodę zabarwić. Ty, co jest? Czemu to nie działa? Ej, what? Ej, dobra, spróbuję to zrobić na wersji bedrockowej. Dobra, więc jestem na wersji bedrockowej. Rozlewamy sobie wodę. Tutaj dajemy... Patrzcie, tutaj to działa. I co? Ty, nie gadaj. To naprawdę zadziałało? Wow, co jest? Co jest? Co jest? Ej, nie wiedziałem, nie miałem pojęcia o tym, że takie rzeczy da się robić, słuchajcie, w Minecrafcie. Ej, teraz w 100% poważnie, nie wiedziałem, że na wersji bedrockowej można, słuchajcie, w taki zarąbisty sposób dać kolorową zbroję. Pato, chłopie. O, mocno w ogóle, co? Ej, to w takim razie robimy sobie jeszcze inne kolory. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Ej, mocno. Ło, kurka. Dobra, mamy różową. Teraz chcemy niebieską. Patrzcie, bo my możemy ten niebieski różny robić. Można taki jasny i można taki ciemny. Więc, o nie, ja chciałem zielony. Zielony chciałem, zielony. O, dobra, i zielony. Zobaczmy, jak będzie wyglądać, słuchajcie, na zielono na przykład. Ej, mocno, jakie to jest zarąbiste. Wow, ej, widzowie, napiszcie koniecznie, czy o tym wiedzieliście, bo ja w dzisiejszym filmie autentycznie nauczyłem się nowej rzeczy w Minecraft, serio. Dobra, i kolejny TikTok, jak możecie zauważyć, ziomeczek zrobi tutaj niezniszczalną skrzynkę. Okej, okay, zalał ją wodą i dał naokoło tabliczki. I teraz daje tutaj wszędzie dookoła niej TNT i to po prostu wysadza. Ej, co jest? I co? Ta skrzynka przeżyła, ale ta skrzynka przeżyła dzięki wodzie, a nie dzięki tabliczkom. Dobra, sprawdzimy sobie tego TikToka, ale zrobimy to na dwa sposoby. Weźmiemy sobie, słuchajcie, z tabliczkami skrzynkę, zrobimy, tak jak zrobił ziomeczek na TikToku, i zrobimy, słuchajcie, na samej wodzie, tak jak ja uważam, że w sumie to powinno zadziałać. W sensie, bo, no bo hello, sama w sobie woda już daje, słuchajcie, duże możliwości, jeżeli chodzi o ochronę skrzynek, ale wydaje mi się, że ta woda jest tylko i wyłącznie po to, żeby ona się, słuchajcie, nie rozlała właśnie poza te tabliczki, bo jak nie ma tabliczki, to widzicie, co się dzieje, więc w sumie to chyba na tym polega, ale dobra, nieważne, spróbujemy sobie tak czy siak, tak jak mówiłem, bierzemy sobie TNT, proszę bardzo, damy sobie TNT od góry, od boku, o, proszę bardzo, zapalimy, zobaczymy, czy ta skrzynka przeżyje, powinna, tak, przeżyła, okej. A jak damy, słuchajcie, skrzynkę, która będzie właśnie zalana wodą, i sobie damy na nią TNT. O nie, nie mogę tak odpalić, zapomniałem. Dobra, to tak odpalimy. O nie, nie tak, nie tak, tylko tak, dobra. To zobaczymy, no też przetrwa, bo tutaj jest jeszcze więcej wody niż było tam, więc no ten TikTok działa i wydaje mi się, że chyba każdy o tym wiedział. W sumie ten TikTok pojawił się tylko i wyłącznie dlatego, że serio myślałem, że te tabliczki coś dają, a one tylko trzymają wodę. Nieważne, przejdźmy sobie do ostatniego TikToka. Dobra, i ostatni TikTok, ziomeczek tutaj, jak możecie zauważyć, daje piston na... Koło pistona daje nić i daje masę tutaj piasku, okej. I ten piasek rozwala, aha, ja wiem, ja już to kiedyś prezentowałem, no, więc koniecznie musimy sobie to przetestować, czy dalej to działa, bo w sumie już jest całkowicie inna wersja Minecrafta, ale wydaje mi się, że będzie działać. Więc żeby ten TikTok nam zadziałał, potrzebujemy wiaderka z wodą, potrzebujemy, moi drodzy, pistona, potrzebujemy wziąć sobie nici, gdzie będą nici, tutaj będą nici, no i w sumie jeszcze do tego potrzebujemy piasek, no i jakąś dźwignię, żeby aktywować, słuchajcie, właśnie tego pistona. Więc dajemy sobie tutaj wodę, dajemy tutaj piston, dajemy tutaj nić, tutaj dajemy dźwignię. I uwaga, teraz na tą nić dajemy, słuchajcie, masę piasku, chociaż to w sumie może nie zadziałać tak idealnie, bo jak możecie zauważyć, nie mamy równego terenu, ale tak czy siak rozwalamy jeden z tego, z tych bloczków. I jak możecie zauważyć, ty, to nadal działa, co jest? I robicie coś takiego i coś takiego się dzieje. Ej, ale jest jeszcze zarąbisty sposób na jajka smoka, to od razu wam pokażę. Bo z tego, co pamiętam, działało to w taki sam sposób, więc rozlewamy sobie wodę, dajemy nić, dajemy jajka właśnie smoka. Tylko czekajcie, może odwrócimy ten mechanizm. Odwróciłem ten mechanizm i teraz, słuchajcie, dajemy właśnie te jajka. Tylko jak możecie zauważyć, to jest nieco misja, bo trzeba to robić na shifcie,
bo one, jak klikniecie na nie prawym myszkiem, to znikają. Chyba każdy o tym wie, kto gra w Minecraft, więc tutaj sobie, słuchajcie, robimy coś takiego. Okej, myślę, że wystarczy. Rozwalamy na dole jajo i jak możecie zauważyć, one działają identycznie jak piasek i patrzcie teraz to. Pyk! I mamy, słuchajcie, masę jajek wow, ty, patrzcie, a tutaj się normalnie rozwaliły. Ej, może to jest sposób właśnie na zdobycie jajka. Mocno. Więc słuchajcie, no w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, strzelajcie łapy w górę, subskrybujcie ten kanał po więcej tego typu materiałów. Filmy pojawiają się codziennie, więc jak dasz suba, to nie przegapisz żadnego z nich. Przypominam jeszcze na koniec, że mam kanał vlogowy, na którym właśnie pojawił się odcinek, więc wbijajcie. Link znajdziecie w opisie, jak i w karcie. No i ja byłem EWK, widzimy się już jutro. Trzymajcie się, na razie i elo, pa!